Dzień dobry Państwu. 16:10 na naszych zegarach. Rozpoczynamy popołudnie w net. I my, drodzy Państwo, już za kilka chwil połączymy się z naszym gościem, ale najpierw może uśmiechnę się do realizatora, który poda mi słuchawki, albo postaram się ogarnąć lekko problemy techniczne i już teraz... Tak, już teraz, drodzy Państwo, udało się to zrobić, a moim i Państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, witam. To najpierw zaczniemy od krótkiego komentarza dotyczącego sytuacji na froncie. Sytuacja na froncie niezmiennie. Rosjanie atakują na froncie szerokości 150 km od miejscowości Swatowo w kierunku na Kupiańsk przez Kremienną, gdzie jest głównym wysiłkiem, gdzie ich natarcie, przez Siewersk, Bachmut, Awdijewkę, aż po Ugedar. Także Rosjanie w tej chwili za wszelką cenę próbują przełamać obronę ukraińską, szukając miejsca, skąd mogliby rozwinąć ofensywę w większym zakresie. Natomiast na tą chwilę nie mają jakichś przełomowych sukcesów, bo obrona ukraińska jednak jest skuteczna i opiera się dobrze Rosjanom. Czy można powiedzieć, że teraz głównym celem armii rosyjskiej jest, można powiedzieć, no, dotarcie do rzeki Dniepra, a zaraz po niej zdobycie Donbasu? Generalnie na pewno tak. Moim zdaniem Putin oczekuje od Gerasimowa i jej armii Gerasimowa rozbicia armii ukraińskiej i dojścia do, mówią do końca marca, dojścia do rubieży rzeki Dniepr, czyli rozbić wszystkie wojska ukraińskie, które są na wschód od rzeki Dniepr, i to pozwoliłoby Rosjanom zdobyć Donbas, o którym pani powiedziała. To jest ich główny cel, Donbas. Niebawem rocznica rosyjskiego ataku na Ukrainę. Czy ukraińscy żołnierze powinni szykować się na coś specjalnego, jeżeli chodzi właśnie o datę 24 lutego? Bym się nie przywiązywał do daty, jeżeli chodzi o możliwości armii rosyjskiej. Rosjanie czekają na dobre warunki pogodowe, które pozwolą im przeprowadzić operację szeroko zakrojoną, znaczy taką, która pozwoli im wyjść na głębokość do rzeki Dniepr i okrążyć część wojsk ukraińskich, szczególnie tych, które bronią Donbasu, bo Donbas jest najlepiej przygotowany do obrony. Zatem wydaje się, że nie 24, a tylko pogoda i warunki pogodowe, które pozwolą armii rosyjskiej rozwinąć to natarcie na Donbas, ale moim zdaniem będzie to operacja okrążająca, która w wyniku mrozów, które być może będą na Ukrainie, pozwoli wojskom rosyjskim użyć pięści pancernych, które będą szły w kierunku Dniepru. My dziś jeszcze będziemy łączyć się z Bachmutem. Faktycznie mamy informację, że cały czas te próby otoczenia miasta są. Tak naprawdę jest jeszcze jedyna droga, która pozwala do miasta dojechać, ale i ta droga jest już atakowana, jest ostrzeliwana przez rosyjskich żołnierzy. No i tutaj, panie generale, pozostaje pytanie, jak długo ta ukraińska obrona będzie w stanie wytrzymać. Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy wytrzymają. Ukraińska obrona jest dobrze przygotowana. Ukraińcy w tej chwili mają świadomość tego, że Rosjanie chcą przełamać ich obronę, w związku z tym mają głęboko urzutowaną obronę i nie kuszą się na jakieś inne działania niż obronę. Przygotowują się do kontrofensywy, a mają zamiar przede wszystkim obroną, dobrą, skuteczną, silną obroną załamać armię rosyjską. Nie dopuścić do tej ofensywy armii rosyjskiej, która by Rosjanom pozwoliła wyjść na Dniepr i w wyniku obrony wyczerpać armię rosyjską i mam nadzieję stworzyć warunki do tego, żeby w przyszłości, kiedy przyjdzie sprzęt z Zachodu, wykonać kontrofensywę. A kiedy mówimy o tym sprzęcie z Zachodu, dzisiaj Wołodymyr Zełenski jest w Wielkiej Brytanii, wieczorem ma być także w Paryżu. Co może na tych spotkaniach ugrać? Jaka pomoc, która mogłaby pójść jeszcze czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji, mogłaby pomóc obecnie ukraińskim żołnierzom? Przede wszystkim wydaje się, że Zełenskiego misja to polega na tym, żeby te wysiłki były bardziej skoordynowane, były bardziej planowe i żeby te wysiłki Zachodu były natychmiastowe, bo cały czas ta pomoc nadal jest metodą kroplówkową i to nie pozwala Ukraińcom pełni rozwijać ich zdolności. Dlatego moim zdaniem Zełenski pojechał między innymi po to, żeby spowodować to, żeby rządy państw zachodnich działały w sposób bardziej skoordynowany, bardziej decyzyjny, a jednocześnie między Wielkiej Brytanii mówił o tym, że potrzebuje samolotów. Myślę, że we Francji będzie mówił również o tym, bo Francuzi przebąkiwali, podnosili temat między innymi samolotów Mirage. Być może to jest ta misja, która również ma rozstrzygnąć dostawy samolotów dla armii ukraińskiej.
A co z Polską? Wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski. To będzie druga taka wizyta w przeciągu 11 miesięcy. Jakie powinny być kluczowe rozmowy? Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt wzmacniania polskiego bezpieczeństwa? Znaczy generalnie powinien Biden nam wyraźnie powiedzieć, że to, co my robimy dla Ukrainy, jest też i amerykańskiego wsparcia dla Polski, bo my potrzebujemy tego wsparcia od Stanów Zjednoczonych i wierzę w to, że Biden, widząc, co my robimy dla Ukrainy, ile sprzętu przekazujemy Ukrainie, jaki wielki wysiłek naszej armii dla Ukrainy, zmobilizuje również amerykańskich kongresmenów, amerykański przemysł, żeby nam szybciej pomagać, bo ta pomoc amerykańska dla Polski akurat nie jest taka chyba, jakbyśmy jej oczekiwali, ale wierzę w to, że Biden swoimi decyzjami po tym, co wie, po tym, co widzi, co robimy dla Ukrainy, takie decyzje podejmie. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był gościem Radia Wnet. Drodzy Państwo, 16:17, w takim razie teraz dziękuję przed bardzo. Nami, dziękuję również, teraz przed nami zespół Red Hot, czyli Peppers, a my wracamy. I tak, drodzy Państwo, 17:42, popołudnie Wnet trwa, a już teraz zapowiadana rozmowa. Kuba Stasiak, korespondent wojenny, także publicysta i wolontariusz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tego, jak obecnie wygląda sytuacja, jakie informacje, jeżeli chodzi o Bachmut. Tak, sytuacja niestety jest fatalna i pogarsza się z każdym dniem. Na tę chwilę też wielokrotnie u Państwa wspominałem, że trasy dojazdu do miasta stają się coraz bardziej skomplikowane. Na tym etapie droga północna i południowa są tak naprawdę wyłączone z użytku, co sprawia, że do Bachmutu można dojechać tylko, nazwijmy to, sposobem, czyli trasami, którymi na co dzień porusza się sprzęt wojskowy. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że wszelkiego rodzaju działania wolontaryjne, to jest dowożenie humanitarki lub też przede wszystkim dla nas wywóz ludzi, staje się z każdym dniem coraz bardziej skomplikowany. Obawiamy się tego, że myślę, że w ciągu może 7, 8, 10 dni miasto zostanie całkowicie okrążone. Na tym etapie dochodzą nas też bardzo niepokojące wieści. To jest trasa północna, ta łącząca Słowiańsk z Bachmutem, została już właściwie, czy Rosjanie doszli do niej na tych odcinkach, które do tej pory prowadziły właśnie nas od północy do miasta. I o tyle, o ile tej drogi już nie używaliśmy od paru tygodni, to sam fakt, że Rosjanie posuwają się tak głęboko, sprawia, że z niepokojem patrzymy też na inne rejony, na wschód od Słowiańska, między innymi Siewiersk i wszystkie przyległe do tego miasta wsie. Więc o tyle, o ile sytuacja Bachmutu pogarsza się z każdym dniem, staramy się już przewidywać, co nastąpi za parę dni, tygodni, po to tylko, żeby móc skutecznie ewakuować ludzi z innych regionów. Natomiast tak jak mówię, Ameryki nie odkryje w tym momencie, sytuacja z każdym dniem właściwie, a wszystkie nasze najgorsze przewidywania po prostu z każdym dniem się sprawdzają. Sprawdzają się, dlatego że z jednej strony cały czas mówimy o tym, na jaką skalę to są walki, bo mówiliśmy, że to nawet jest kilkaset ofiar dziennie. I teraz pytanie, czego brakuje ukraińskim żołnierzom? Czy to jest tak, że po prostu już wycieńczenie, skrajnie trudne warunki, czy jeszcze dodatkowo na przykład brak sprzętu, czy brak amunicji? Te ostatnie przykłady, tak jak najbardziej słychać od różnych brygad, natomiast ja bym się skupił przede wszystkim na skali ofensywy. To jest tajemnicą Poliszynela jest to, że na tym etapie po prostu Rosjanie przeważają liczebnością. Niezależnie od przeszkolenia, braku w sprzęcie, w tym momencie po prostu na każdego Ukraińca przypada tam paru Rosjan. I o tyle, o ile Ukraińcy są stroną broniącą się, więc mają w tym momencie tę przewagę, to mimo wszystko Rosjanie masą przeważają i każdy kolejny fragment regionu najzwyczajniej w świecie są w stanie zasypać kolejnymi brygadami. I na tym etapie niestety mamy poczucie, będąc tutaj, że kolejne tygodnie będą po prostu pod dyktando Rosjan upływały nadal.
Przepraszam, ten element, o którym pani wspomniała, to jest wycieńczenie, też jak najbardziej ma miejsce. W momencie, w którym po prostu Rosjanie przeważają siłą, Ukraińcy nie mogą się też za bardzo rotować, więc żołnierze spędzają na froncie w okopach więcej czasu niż chcieliby i mogliby fizycznie wytrzymać. Generał Waldemar Skrzypczak występował także dzisiaj w popołudniu w NET. Powiedział o tym, że teraz ten właśnie głównym celem rosyjskiej armii jest dotarcie do rubieży Dniepru, rubieży rzeki Dniepra, także właśnie zdobycie Donbasu, no i że po prostu no, Rosjanie się nie cofną. Cały czas będą zarzucali Bachmut wojskami, mają przecież cały czas prowadzą mobilizację kolejnych wojsk. No i tutaj pytanie, czy słychać w ogóle takie głosy, czy macie kontakty także właśnie z żołnierzami ukraińskimi, że być może lepiej jednak odpuścić ten kawałek, przerzucić siły gdzie indziej, no aby po prostu no jednak nie, to nie była taka sytuacja, że dzień za dniem setki żołnierzy ukraińskich będą ginąć, a w końcu te siły też gdzieś się wyczerpią. A w tym przypadku mam wrażenie, że panuje co najmniej dwugłos. Jest to sytuacja o tyle skomplikowana, że chociażby patrząc na analogię z Siewierdonieckim, który no już ponad pół roku temu został wzięty razem z Lisyczańskim przez Rosjan. Wtedy zarzucano właśnie Ukraińcom, czy właściwie pionowi dowodzącemu to, że za wszelką cenę próbowano to miasto, nie do końca istotne z punktu widzenia strategicznego, bronić, właśnie wykrwawiając wojsko ukraińskie. Natomiast tak jak mówię, nie ma w tym przypadku złotego środka. Na pewnym etapie Bachmut po prostu będzie musiał upaść, bo w tym momencie bronienie go nie ma, myślę, większego sensu. Oczywiście to jest tragedia dla tysięcy cywili w mieście, dla tych, którzy już zdążyli ponieść tę ofiarę, również wolontariuszy, chcąc pomóc tej ludności cywilnej. Natomiast na pewnym etapie po prostu przestaje się to kalkulować. To, o czym pani wspomniała, istnieją też inne fragmenty frontu, które cierpią, na które zwracamy uwagę, chociażby południe, ten front zaporoski. Oczywiście wszystko może się wydarzyć. Każdy z niepokojem patrzy na te płynące informacje odnośnie mobilizacji, tego, gdzie ewentualnie, bo przecież trafić gdzieś te jednostki muszą. Więc spodziewamy się ofensywy, myślę, że najbliższy miesiąc. Odżegnując się od jakichś takich szczegółowych analiz, myślę, że ten najbliższy miesiąc będzie olbrzymią próbą właśnie dla strony broniącej, dla wszystkich nas będących tutaj, starających się pomóc ludności cywilnej, bo po prostu na pewnym etapie Rosjanie zwyczajnie przeważają, chociażby tą masą. To też nie jest tak, że brak przeszkolenia czy brak w sprzęcie determinował te porażki dotychczasowe, bo chociażby Soledar został też z powodu między innymi uczestnictwa i przewagi w technologii, chociażby na tle dronów po stronie rosyjskiej został ten fragment Donbasu wzięty, więc tak, z niepokojem patrzymy na Donbas, to jest nasze oczko w głowie na tym etapie. Natomiast oczywiście te informacje odnośnie południowych frontów też do nas płyną. I dzisiaj Wołodymyr Zełenski odwiedził Londyn, wieczorem będzie także w Paryżu. Być może uda się wynegocjować, czy nawet wyprosić kolejne uzbrojenie czy sprzęt dla ukraińskiej armii. Ale jeszcze na moment spójrzmy w stronę cywilów, bo tak naprawdę zaraz będziemy mieli rok od wybuchu, od ataku Rosji na Ukrainę. To jest tak, że Donbas od początku był tym takim miejscem, punktem zapalnym. No i pozostaje pytanie, kim są ci cywile, tych kilka tysięcy, bo chyba kiedy mówimy o Bachmucie, to nie wiem, ile to jest, czy 5, czy 6 tysięcy jeszcze mieszkańców, którzy zostali. Czy można jakoś spróbować, czy to są ludzie, którzy zostali, bo po prostu bali się wyjechać, czy może to jednak były osoby, które no, częściowo, nie wiem, wierzyły jakoś w wyzwolenie przez rosyjskie wojska, bo tak czasem mamy z tym do czynienia, kiedy mówimy szczególnie o starszych osobach właśnie mieszkających na wschodzie. Tak, generalnie ujednolicając, są to głównie osoby starsze. Natomiast co do tego podziału proukraiński, prorosyjski, ja od tego się staram odżegnywać z reguły, bo najzwyczajniej w świecie mamy do czynienia z osobami, które nie znają tak naprawdę świata poza Donbasem, często poza Bachmutem, co dopiero mówić o wycieczce na zachód, więc część tych osób jest po prostu tak mocno zindoktrynowana, że faktycznie nie widzi świata poza Donbasem. Natomiast tak, mówimy o paru tysiącach, w większości przypadków mocno zdeterminowanych do tego, by jednak zostać. My skupiamy się na tych, którzy wyłamują się co jakiś czas
by móc po prostu uciec i wyjechać za lepszym życiem, jakimkolwiek życiem na tym etapie, bo spodziewamy się, że Bachmut spotka to, co jeszcze parę ładnych miesięcy temu Siewierdloński czy Lisyczansk, więc tragedia ludności cywilnej, która właściwie dzieje się na naszych oczach. W ostatnich tygodniach niestety byliśmy świadkami, czy spotykaliśmy właśnie sytuacje, w których po prostu wielu martwych cywilów każdego dnia napotykaliśmy. Staram się po prostu przedać fakty. Jeżeli jest na to przestrzeń, a bywa rzadko, to staram się tych ludzi uczulać, żeby móc im tą lekcję jakoś wyperswadować, że lada dzień, lada tydzień Bachmut po prostu padnie. I w tym momencie też nawet nie jest kwestia podziału na to, czy oni oczekują tego wyzwolenia, bo nawet zanim to przysłowiowe wyzwolenie miałoby się dokonać na ich oczach, wiele osób po prostu zginie w losowych ostrzałach miasta, co tak jak mówię, dzieje się każdego dnia. Więc po to chociażby, żeby móc dożyć tego finiszu walki o Bachmut, staram się tych ludzi uczulać, żeby lepiej po prostu wyjechali z nami. Powiedzieliśmy o Bachmucie, o Soledarze, a wy przebywacie w Krematorsku. Jak obecnie tam wygląda sytuacja? Tak naprawdę każdego dnia na ulicach słyszymy jakieś takie odległe ostrzały, natomiast to, o czym myślę, Kramatorsk, Słowiańsk, to są nadal miasta relatywnie bezpieczne, ale to są huby takie wolontaryjno dziennikarsko-wojskowe na tym etapie. Te miasta są dobrze ufortyfikowane, dobrze bronione, więc po prostu na mapie Donbasu to są, mam wrażenie, najbezpieczniejsze miejsca do tej pory. Oczywiście to może się zmienić wraz z postępującą ofensywą, natomiast na tę chwilę jest to miejsce, w którym większość tych osób z zewnątrz, powiedzmy, dziennikarzy, wolontariuszy, ma swoje bazy. I właśnie z tych miejsc, z tych miast wyjeżdżają dalej na Donbas, żeby pomagać, żeby ewakuować. Między innymi właśnie Bachmut. To jest do niedawna godzina drogi, teraz właśnie przez te trasy, o których wspomniałem. Przez to, że właśnie tak ciężko się dojeżdża dookoła właściwie do tego Bachmutu, to te trasy się wydłużają. Natomiast co do zasady, są to najbezpieczniejsze i z punktu widzenia logistyki najlepsze miejsce do życia na Donbasie na tę chwilę. To jeszcze na zakończenie powiedzmy proszę, w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć wolontariuszy tam na miejscu na wschodzie Ukrainy? Tak, jeżeli chodzi o mnie i moich przyjaciół, to zachęcam do odwiedzania mojego profilu na Instagramie, to jest Czarne Owce Kuby. Tam są też informacje odnośnie tego, jak można partycypować właśnie w tych zbiórkach, które prowadzimy, także zachęcam. A tam również umieszczam relacje z każdego dnia naszej działalności, więc tak, zachęcam i odsyłam do naszych social mediów. I my także bardzo serdecznie zachęcamy, a te informacje znajdą Państwo na profilu na Instagramie Czarne Owce Kuby. Tak należy wpisać w wyszukiwarce. Gościem Radia Wnet był Jakub Stasiak, korespondent wojenny, publicysta, wolontariusz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 17.54. Dominika Borcz zrealizowała Popołudnie Wnet. Andrzej Zujeł zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę już spokojnego wieczoru. A na zakończenie może Laocze, utwór Wojenka. A my, drodzy Państwo, już powoli się